Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Czwartek zaczyna się Puchar Polski kadetów w boksie. Impreza będzie trwała 4 dni. Kogo zobaczymy na tej imprezie w Pomrze? No na pewno zobaczymy tutaj naszych dwóch zawodników. Daniel Maleszewski 57 kg i Piotr Karnista 75 kg. Jak również praktycznie większość mistrzów, wicemistrzów Polski w każdej kategorii wagowej. 13 kategorii wagowych. Z 14 okręgów zawodnicy, jak na razie zgłoszeń jest już, można powiedzieć, dość sporo, także podejrzewamy naprawdę tak zwany maraton bokserski. Rozmawiamy na praktycznie już 2 dni przed imprezą, pewnie już jest wszystko dopięte na ostatni guzik. No można tak powiedzieć, zostały jeszcze tam jakieś inne rzeczy wynikające może bardziej ze złośliwości rzeczy martwych, bo powiedzmy tak jak mamy zamówiony ring, zadzwonił tłumek, że samochód się zepsuł, także trzeba zorganizować będzie nowy transport, ale reszta już jest wszystko podopinana, ustawiona, także tak jak widać na sali trenujemy już pod szybkość, tak na luzie troszeczkę tarczy, żeby zawodnicy z formy nie wypadli. Jak pan ocenia szansę swoich zawodników na medale? Nie ukrywam, że większe szanse będzie miał Piotrek Arnista, ale nie z racji tego, że jest lepszy. On jest starszym zawodnikiem od Daniela o rok i wiadomo, no tu rok czasu na zawodniku to jest bardzo dużo. Przede wszystkim siła psychika odgrywa tutaj duże znaczenie. No i Piotrkowi będzie na pewno łatwiej się boksowało z przeciwnikami w swoim wieku. Daniel ma niestety, tak jak patrzyłem po zgłoszeniach, no bo ja jako organizator mam dostęp i wgląd do tego, kto kogo zgłasza i jaki to jest zawodnik, ile ma walk stoczonych i tak dalej. Także u niego będą w kategorii praktycznie zawodnicy wszyscy o rok starsi od niego. Także będzie miał bardzo ciężko. Zapewne chcielibyście zobaczyć w hali kibiców, którzy dopingowaliby naszych zawodników. Czy wstęp będzie wolny na tą imprezę? Jak to ma wyglądać? My oczywiście każdą imprezę z boksem amatorskim organizujemy bezpłatnie, także i na Puchar Polski nie wprowadzamy żadnych wejścióweczek i tak dalej. Serdecznie wszystkich zapraszamy do oglądania, do kibicowania, nie tylko naszym zawodnikom, jak również i z innych klubów, bo będą startowali zawodnicy z naszego okręgu. Będzie Białystok, Sokółka, Suwałki, także naprawdę będzie komu kibicować. I zawsze, jak to się mówi, trzeba kibicować temu lepszemu. Daniel, w czwartek zaczyna się Puchar Polski. Czy znasz przeciwników, z którymi będziesz boksował i w ogóle jak się czujesz przed tymi zawodami? Bo to bardzo ważne zawody. No, widziałem tych przeciwników, wiem co potrafią, na ile ich możliwości są. Tak wiem, na ile mnie stać. Wiem, że mogę sobie z nimi poradzić, jeżeli tylko nastawię się dobrze psychicznie, a to, że walczę przed swoją publicznością, to na pewno da mi większą satysfakcję. Wiadomo, na pewno będzie tam rodzina i będę chciał się jeszcze bardziej lepiej pokazać niż w zawodach w Piechnicy. Piotrek, to samo pytanie co do Daniela. W czwartek zaczynają się bardzo ważne zawody. Czy wiesz coś o swoich przeciwnikach, z którymi będziesz boksował i jak się czujesz przed tymi zawodami? Nie wiem, kto dokładnie przyjedzie. Czuję się dobrze przed zawodami. Nie boję się. Normalnie, bez stresu podchodzę do tego. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A.